obawy Augustowian dotyczące budowy obwodnicy miasta chce rozwiać wojewoda podlaski. W tym celu przyjechał dziś do Augustowa i zapewniał, że procedury zmierzające do powstania drogi idą zgodnie z planem. O obawach Augustowian już informowaliśmy. Niektórzy z niedowierzaniem traktują zapewnienia władz i sądzą, że obwodnicy nie będzie. W związku z tym organizują protest. Pod koniec września zamierzają zablokować drogę krajową nr 8. Na czele pikiety stoi Andrzej Chmielewski, szef Obywatelskiego Komitetu Obrony Budowy Obwodnicy Augustowa. Tymczasem Maciej Żywno, wojewoda podlaski, zapewniał, że droga powstanie tak, jak zapowiadano, czyli do końca 2014 roku. Temat swoistego rodzaju niepokoju związanego z obwodnicą Augustowa pojawił się zupełnie niepotrzebnie, dlatego że ja dzisiaj przyjechałem, żeby Państwa przekonać do tego i za Państwa pośrednictwem, że temat obwodnicy Augustowej jest pod kontrolą. Wojewodzie wtórowali Rafał Malinowski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Leszek Cieślik, były burmistrz Augustowa i poseł Platformy Obywatelskiej, a obecnie szef suwalskiego PKS. Zapewniali, że pieniądze na budowę są zabezpieczone. Zimą odbędzie się wycinka drzew, a wiosną ruszą prace drogowe. Teraz trwa postępowanie administracyjne. Pełen materiał dotyczący obwodnicy mieszkańcy będą mogli zobaczyć na spotkaniu z drogowcami 20 września 2012 roku o godzinie 11 w podaugustowskim Żarnowie II. Tutaj musimy tę procedurę przejść na spokojnie, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z terminami, po to, żeby ta decyzja była już niewzruszalna, żeby to nie powtórzyła się historia sprzed kilku lat, i za to odpowiadam i tego będę pilnował. Nie ma mowy o żadnym przesuwaniu środków, nie ma takich sygnałów o zagrożeniu finansowania i nie ma mowy o tym, że minister finansów prosił mnie, żebym przesuwał decyzję o realizacji inwestycji drogowej ze względu na jakiekolwiek ruchy w budżecie państwa. Nie ma o tym mowy. Nas jako region, także mówię w imieniu wojewody, nie można stać na jakiekolwiek opóźnianie, przesuwanie inwestycji związanej z budową obwodnicy Augustowa, ale trzymajmy się tego, żeby ta decyzja była ostateczna, żeby nikt jej nie zaatakował. Zapewnieniom wojewody wierzy Kazimierz Kożuchowski, burmistrz Augustowa. Włodarz nie dziwi się jednak postawie mieszkańców, którzy nie mogą doczekać się obwodnicy. Procedury, które tutaj pan wojewoda przedstawił, wskazują, że obwodnica Augustowa będzie zbudowana, tylko trzeba przejść przez wszystkie procedury, które obowiązują przy realizacji tego typu inwestycji. I myślę, że żadnego opóźnienia nie będzie, że tak jak tu pan wojewoda powiedział, realizacja obwodnicy Augustowa jest niezagrożona i będzie ona realizowana. A jeszcze raz powtarzam, nie dziwię się mieszkańcom mego miasta, że tak reagują, ponieważ przez tyle lat nie możemy doczekać się obwodnicy.